Witajcie, jestem Heavy, witam was w kolejnym odcinku z naszej serii z Ryzena Trójki Władcy Tytanów. Czekajcie, ja zobaczę najpierw ile mamy tych rzeczy. Dwa kryształki, no niech będzie. Siedem, no dobra, to spoko, mogę. Myślałem, że mam ich mniej. I to by było właśnie taka kwestia zastanawiająca, czy chcę to robić, czy nie chcę tego robić. Okej, okay, ale widocznie... Kurde, co to takie? O, walcz też przy pomocy... muszkietu. Przejdziemy się jeszcze tam, bo tam będzie jeden koleś, który da nam zadanie. Musimy gdzieś znaleźć jaskinię. A teraz nie pytam tylko, gdzie ona była. Gdzie znaczy, gdzieś... Gdzieś będzie. Aha. Jesteś tą niedobrą małpką. Są kolejne niedobre małpki. No i ładnie. Martwe małpki to fajne małpki. W sumie, tak mówię cały czas, sprzedam, ale tak... Jakoś za specjalnie się do tego nie śpieszę. Okej. Okay. Fajnie. Dlatego mam dwa... Trzeba się pośpieszyć z tym. Pipkin. You're not from the Inquisition, are you? Tak chyba nazywała się jedna postać w Berserku. Tak mi się... I'm not from the Inquisition. Then you're not here to lock me up. Well, I was almost happy about it. What happened to you? Look at me. I'm half naked in the middle of nowhere. I dropped everything when I ran from that fucking monster. Monster? I thought the Inquisition was your problem. Them too. But I'd be able to handle them if that bloody flying thing hadn't stolen all my stuff. I just wanted to bury my treasure somewhere safe. How was I supposed to know that some beast already lives there? Where can I find your monster? No idea. I took to my heels and ran. I just dropped everything so I could run faster. I could probably find it again if I followed the trail of all my stuff, but you can forget it. I'm not going anywhere near that creature. I'll hunt the creature for you. Really? But why would you do that? You told me about treasure. Yes, my treasure that I wanted to bury. I'll tell you what, kill the creature and bring me my stuff. Then we'll go halves. How about it? No nie będzie. The tracks lead na północny wschód. No to takie. Idziemy śladem złota po prostu. To jest tylko niby po jednym. Ale to jest złoto. Someone went north here. Widelec? Okej. No przynajmniej trochę pozdobywamy rzeczy, ser. Na przykład bananka. Tylko że jeszcze tak słabo widzę te złoto, a tu jest. The trail leads further towards the northeast. Nie pamiętam, czy to właśnie tam, w tej jaskini akurat to zdobędę, ale... Czy było jeszcze jednego dowodu? Jeden dowód jeszcze potrzebuję. Więc no. Okej.
już z guścami walczyli. Ale to nie jest problem, to są tylko guźce. Są tylko świnie. Wiadomo. Świnie nie są trudnymi przeciwnikami. O tym mówię. To tylko świnia. Kryształowa pochodnia, to się może przydać. Się bardzo może przydać, tam widzę gula. Potrzebuję srebrnych tych kielichów, bo to widzę. Dobra, go już zabijesz. Kostu kurde jego mać. Nie denerwuj mnie. A, kolejny. Okej. Zbierajmy sobie dalej tego złota. O, widzicie? Tego gnojarza tam. To jest okrutny żmij. Okej. Okrutny żmij padł. Nie miał szans. Po śladach do celu, tak? Aha, to chyba będzie w tej jaskini. Dobrze, dobrze. Dobra, wiecie co? Ja to, tę jaskinię, znaczy ten skarb zostawię sobie, jak będę wychodził. Na razie chciałbym ją przeszukać. Kostu, kurde jego mać. Róż dupsko. Okej. Ogólnie jaskinie są podobne do tych z dwójki, więc to jest bardzo podobny układ, który był często w dwójce. Także no. Może się różnią troszeczkę, ale generalnie wychodzi na to samo. Nie chciałem marnować jeszcze jednego pocisku na nim. Co tu jest? Dzban, jakby dzban mi był do czegoś potrzebny. No ale nie będzie, nie będę narzekał. Skoro dają. Tu widzę tego dużego pajączka. O, widzicie, już mam takie taki mały spadek FPS-ów. Nie wiem od czego. Ostrożny kielich. Skradzione przedmioty. Okej, okay. Się przeszukałem. Bryła nefrytu. Zawsze warto mieć więcej rzeczy na sprzedaż. Chociażby. To jest chyba pierwsza bryła nefrytu, którą... On będzie biegł dookoła, okej. Okay. Nie, nie przeszkadzaj sobie.
Skarb, ile tu mamy? 4 banany, 4 grogi, 3 rumy, 300 złota. Niech on biegnie dookoła. Nie będę mu przeszkadzał. Ja w tym czasie powoli się udam do... Ten tam twerkuje czy coś. Do tego pimpkina. O, biegnie już. Czasami wkurzają tak te spadki FPS-u, że to jest masakra. Bo tu już więcej nic nie będzie. To teraz pójdziemy normalnie wygonić z tamtego spod wieży. I co? I udamy się już do Puerto Sacarico. Your monster's dead. Good. What about my treasure? Did you get the stuff from my chest? Yeah. I've got your treasure. Excellent. Tell me what else you found. About your treasure. I found some liquor. Excellent. Get it here. Okay. Here, take it. Ah, oh, I've missed this. Great, thanks. About your treasure. I found gold. I didn't think you'd admit it. Here's your gold. I would have bet on it disappearing. You're surprisingly honest. About your treasure. Yes, that was true. Will you give it to me? It would make the world look a whole lot better. You can have the rum. Wonderful. That means I'm gonna get hammered today. You returned everything that was in my chest. There were still some bananas. Ah, that's where I left them. You can keep them. I keep my word. Here's half. Many thanks again. Okay. Obiecana połowa jest nasza. Także easy. Mamy tego robaczka, ale no jak sama nazwa wskazuje, jest to robaczek. Także nie ma czym się przejmować. No chodź, chodź, chodź. Porozmawiamy teraz z tamtym drugim strażnikiem. I będziemy mieli z tym spokój. Parę zadań przynajmniej wykonanych. Hey, civilian. Are you lost? I'm just having a look around. You can't just look around here. This is a war zone. War zone? It seems so quiet and peaceful. Really? And look further to the east. I'm telling you, there's all hell loose over there. So what are you doing here? Why aren't you in the east? Because Tanner gave Jack, the lighthouse keeper, a good ass-kicking. Let him deal with it. You seem to take your orders seriously. Don't do a job that others could do better for you. How many of you soldiers are there on Tacarigua? Most of the unit is in Puerto Sacarico. Some fresh meat and Commandant Sebastiano, but not many are left. But we're well rid of them. Raw recruits just don't have what it takes. What are you doing up here, other than guard duty? Seeing to my retirement. What? That really gets you thinking, doesn't it? Think about it. I'll figure you out eventually. Enjoy that. I've got your diary and the booty. Now talk. Damn it. Shit. I confess, I robbed Jack. So what are you gonna do about it? I'm going to report this to your superior officer. The commandant would have me in front of a firing squad. He's mad, I tell you. I have a better idea. This is all the gold I have. So, we're quits now. Well, you leave me no choice. New order. Guard the mangroves. But you... Just gave you an order. March. Okay, idziemy teraz do Jacka. Zgłosić mu, że te barany już sobie poszły. I co? I oddamy mu te rzeczy, on chyba nam da coś w zamian, czy coś. Nie wiem.
No ale jednak zadanie wykonane, tak? About your problem with the soldiers. You can go back to your lighthouse. Thought I'd never be rid of those two. Thanks, lad. No more sand in my boots. Here, for you. Here. Holby stole this from you. I can't tell you how grateful I am. Take this. It's better off in your pockets than his. Okay. Trochę jednak zarobiłem. No i jest trochę tej kasy. Ale dalej. Potrzebujemy więcej. Więcej pieniędzy. No jednak, wiecie. Jednak. Wymagane jest to, aby było jak najwięcej. Okej. Tędy sobie przejdziemy do Puerto Sacarico. Owoc maki. No i tak, generalnie ta mapa się bardzo zmieniła. Znaczy bardzo. Nie przypominam sobie, żeby tu był jakiś most. No ale okej. Czemu nie? Okej. Popadały. Ścierwojady. Więc zabijmy sobie jeszcze tego. Spudłowałem, serio? Ja nigdy nie podłuję. Jak to się stało? Okej, tam mamy golema. Niestety musimy się zmierzyć w taki sposób. Tam widzę tego pieska. No, zdychaj. Zdychaj. Masz rację, to jest głupie stworzenie, ale dało mi zamkniętą skrzynkę, której nie otworzy. Ale przynajmniej dostałem 400. Punktów chwały. Z czego się cieszę. Okej, to jest tylko takie tutaj. Weź się na górę, co to jest? Drzewoplot. Okej. Niech będzie. Niech będzie. Może się na coś przyda. Nie wiem. Aha, to możemy wykonać jedno zadanie. I przy okazji pozbyć się. Okej. Chodź tu, przyjacielu. Dostał spały i padł. I tam jest ten cały Vasco. Też znane z poprzedniej części. Ale mnie na razie bardziej interesuje ten koleś. Stop. What? Oj. Forget it. I can see you're not one of Commandant Sebastiano's people. No nie jestem. And if I were one of Sebastiano's men, that would be very bad for your health.
I'm a traitor, a deserter, and it wouldn't be in my best interests if the Commandant knew where I was. Okay. Why did you desert? Because it's a good soldier's duty to challenge every order. He is right. Death sentences for innocent civilians are not in the Inquisition's best interest. My duty is to protect the people, not this madness that Sebastiano is asking of us. Death sentence? For who? For some poor bastard. I think his name was Horas. Apparently he stole something from the governor's house. But bear in mind, that shouldn't be punishable by death. Why are you still here if you deserted? The Commandant isn't the only danger on this island. The shadows from the Skull Cave are a greater menace. Someone has got to face them. What can you tell me about the Skull Cave? It rose from the ground a while ago like a rotten mushroom. We were able to advance all the way to its core, but lost many men. The most frightening thing was a strange portal. It drove the Commandant mad. Looks like there was a lot going on. What would an additional sword arm be worth to you during the fight against the shadows? A handful of gold if you cover my back. But I'm warning you, this is not child's play. I'll help you. Let's give them hell. You're brave. Keep your weapons at the ready and follow me. Okej. Zbierajmy wszystko, co możemy. To zadanie też się podlicza pod osiągnięcie. We're almost there. Keep your nerve. Don't worry about me. Come on. Let's not waste time. I'll kill that beast. Kurde, on się broni, gnój. Can we carry on now? Możemy. Piźnij go po prostu. Okej. O fuck. Ile ich tam zostało? Zawsze mnie to bawi. Okej. Siema. It feels good to have cold steel in my hand. Makes the hunt easier. Your shadow creatures will no longer threaten anyone. They were a tough lot. Here, you definitely earned it. So, are you leaving the island now? No, I'm gonna stay here and hold the fort. Well, good luck. Okej. Pozbierajmy sobie te wszystkie rzeczy, jakie są, zanim pójdziemy dalej. Kamień teleportu. Z tego tyle mamy, że ja nie mogę. Aha, tu jest skrzynka Kostucha. Miał właśnie czarne serce. Rozmawiałem z nim o tym raz. Ale no, to było nie przy was, niestety. Dobra, to wbijamy. O, coś tu jeszcze jest. Kilof. Kilof jak kilof. Może się przydać. Chociaż mam już parę. Na wypadek, gdyby się złamały. No Jezu. Mag.
magia, magia, magia. Kryształowa pochodnia na piątkę. Okej. Okej. Ten tutaj gulik. Spoko, jednak nie jest tak ciemno, jak się wydawało. Okej. Ale właśnie tak. Idziemy bić tego ziemniaczka. Zawsze to jakiś exp, wiecie. A teraz, znaczy, punkty chwały, tutaj nie mamy expa. Takiego samego w sobie. Kurwa, a w sumie on jest odporny na pociski, więc... O Jezus Maria, wybaczcie mi, że w tym odcinku tak zdarza mi się odkaszliwać. Tak ktoś powinien powiedzieć? Kaszleć po prostu może. Ślad pierścienia nie z tego świata. Ale ja nie umiem robić pierścieni, więc mam to w życiu. Okej, ale fajnie, skrzyneczka kolejna jest. Dobra, przynajmniej ty go zabijaś. Nie ma tu tego wodcy. Myślałem, że tu jest ten. Ridiculous that this cave has just come out of the ground right here. Yes. Where else should it have come out? Well, in the sea. Then the filthy spawn would have drowned straight away. No ma... to trochę racji. Co ciekawostka powiem wam. Możemy przejść przez ten portal i nic się nie stanie. No ale... No ale... Możemy już niszczyć te kryształowe portale dzięki Eldrickowi. Dzięki czemu dostajemy 550 punktów chwały. Tyk. Co nam posłuży. No chodź, chodź, chodź. A musimy na każdej wyspie zniszczyć taki portal. Z czego na pewno nie ma na tej wyspie tych goblinów, gnomów i właśnie wyspie mgieł. Ale na pewno jest jeszcze na wyspie krabów, do której musimy dojść. Znaczy popłynąć z powrotem. Aha. To ty to po prostu zostaniesz, okej. Spoko! Nie będę nawet z tym dyskutował. Chcesz, to sobie tu sieć. Jestem tolerancyjny. Także nie ma problemu. Więc pozbierajmy sobie te rzeczy przynajmniej. To co? Oręż cienia. Okej, okay, już weszliśmy na normalne tereny, tak uznajmy to za normalne tereny.
Ale wiecie co? Ja tutaj też zakończę. W następnym odcinku damy się do tego Vaska oraz do tego Puerto Sacarico. Także jeśli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie coś zapytać, się dopowiedzieć, mnie poprosić, piszcie komentarze. Jeżeli kanał się spodobał i chcecie być na bieżąco, subskrybujcie. Więc cześć i do usłyszenia.